Yo, yo, z tej strony Bagger, Raken, wrócili do naszej fabryki tekitowej. Produkcję whisky trzeba będzie wkrótce zarobić. Yo, what's up, Bagger? Hej, hej, hej! Ona się kończy whisky w lodówce, hej, hej! Trzeba uzupełnić, tak, 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 tak. Zdrowy, tak. Trzeźwy? Jasne, jak zawsze, ha, ha, ha. Trzeźwy inaczej. Jesteśmy przy naszej zajebistej tablicy z rzeczami, którymi mam zrobić. Jak na razie zrobiliśmy tylko kopalnię. Fabryka wciąż jest w trakcie rozsypki. Farma to kiedyś tam. Basen ukończyliśmy. Tak, basen jest ukończony, więc kolor żółty, tak? Żółty można zamienić na kolor zielony. Na zielony, tak, dokładnie. O. Także jeszcze zostaną sortownia surowców, luksusowa willa. Rafineria, to jest kurde tam. Właśnie rafineria jest też zrobiona. Masz dwie zielone? A, fuck, nie. Czekaj. Wymień to. Rafineria jest właściwie zrobiona, zapomnieliśmy zaznaczyć. Tylko, że rafineria nie działa. Chociaż nie, działa. Działa, tylko do końca nie wiemy, jak to wykorzystać, tak? No, chwilę, dobrze zaznaczasz. Okej. Okay. Basen. No to dobrze, basen i rafineria. Rafineria tu jest, jak samo. Okej, okay, już. Ej. Fuck. No, ja rozwaliłem to. Nie widziałeś, fuck, co rozwalasz? Nie, to położyłem. Ja pierdylem. Naprawdę. No, ja nie mam tego klocku marbla. Gdzie to jest? Masz klocek marbla? Nie. Bo zielony jest tam do góry, ja pierdykam. Żeś to spierdolił. Połóż kostkę pod siebie, a nie kombinujesz. Masz? No, to nie ten, kuźwa, klocek. Gdzie on jest? On jest... Tam jeszcze wyżej. Tam jeszcze wyżej. Kuźwa, oczywiście spadłem. Ja pierdolę, ale wszystko kuźwa twoja wina, dostaniesz w pierdziel, jak tylko skończymy nagrywać. Dostaniesz takie baty, że masakra. Dobra, mam. Napraw to i teraz... Yo. Widziałeś, jak tyłem skoczyłem na to? Nawet się nie patrzyłem, skoczyłem tutaj. Tak, najpierw popsułeś, a teraz się chwalisz, że skoczyłeś tyłem, tak? Teraz to naprawiłem. Dalej, wstawię zielony i pójdziemy zobaczyć na rafinerii. Ej, zobacz, Bagger, jak to ładnie teraz wygląda. Mało czerwonych. Trzy zielone. A, dobra. Wygląda jak światła, czujesz? Tylko, że odwrócone. Zielono, żeby to czerwone. No. No, no, akurat biegniemy. Biegniemy, biegniemy. Ja tutaj wcześniej uruchomiłem te przetwarzanie oleju w benzynę, ale szczerze nie mam pojęcia, co zrobić z tą benzyną, jak już będziemy mieli te tanki całe. No, jest dość dużo tego oleju, tej benzyny, tak? No to jest ropa, a tu jest benzyna. Tak się właśnie zastanawiam, bo da się zrobić z tego combustion engines, które są zasilane benzyną i wodą. Woda je chłodzi. Tylko, że one mają straszną tendencję do wybuchania. Także nie wiem za bardzo, co z tym zrobić. Więc na razie to jest takie duże pomieszczenie, które całkiem fajnie wygląda, z fajną cieczą w środku, ale totalnie bezużyteczne. Więc jak ktoś ma jakieś pomysły, co byśmy mogli z tym zrobić jakoś tak sensownie, Bagger, to niech napisze nam w komentarzu. Mam pomysł, mam pomysł. Co? Postawimy tutaj murzyna, w tym miejscu będzie kasował, a tu damy tabliczkę muzeum. Muzeum. No jest to muzeum dwóch szejków, nie? I będą oglądać, płacić i oglądać będą. Ha! Niach, niach, niach. No jest jakiś pomysł, ale to trzeba murzyna wtedy zgarnąć tutaj, on wiesz, jak jest leniwy strasznie. Mm-hmm. Ciężko go przygonić czasami do zrobienia czegoś. No i tutaj, w tej naszej, powiedzmy, fabryce energii z lawy, tutaj te baniaki już są puste, ale to wciąż jeszcze pracuje na jakichś oparach. No widać, i na dole tutaj zostało to jakoś tak zorganizowane w miarę, że połączone zostały wszystkie silniki z rurami, to jest wszystko podłączone i do góry da się to wszystko włączyć i wyłączyć. Innym stryknięciem wręcz. No, Bagger, muszę przyznać, się postarałeś. No, jest, idzie progres do przodu. No i oczywiście to nasza, kurde, tragiczna wieża z poprzedniego odcinka została przebudowana. Ale teraz znacznie lepiej, no może znacznie, nie aż tak lepiej, ale lepiej, bym powiedział, wygląda. No. Jakby ktoś miał jeszcze jakiś fajny pomysł na taką wieżę, gdzieś coś, nie wiem, to niech napisze może. Ej, Bagger, to jest zajebista wieża snajperska. Snajperska jak najbardziej. Ej, jakbyś się tak ulokować ze swoją snajperką. No. I wieczorem wszystkie zombiaki i wszystkie pająki. Tylko, tutaj trzeba mieć snajperkę, ciężko przez te tutaj płotki strzelać. A żeby teraz jeszcze tak wyżej wejść, tutaj, tu. Jakieś drabinki by musiał zamontować. Ale zawsze te szlachetki małe. A nóż, wieczorem tak mały trening zrobić, czemu by nie?
No, może pomyśleć na tym. No bo pomysł był dobry z poprzednią wieżą, tylko że ja zapomniałem, że tam dajemy te baterie słoneczne, które muszą być odkryte. Potem się okazało, że tych baterii jest za mało. Ostatecznie się okazało, że trzeba tą baterię dać tutaj, kuźwa, co ty miałeś rację, ja się myliłem, co jest dla mnie naprawdę totalnym szokiem, dlaczego trzeba mieć baterię wcześniej. Przecież nie mogłoby to iść od razu do tej maszyny? Nie, dokładnie. Jakbyśmy tworzyli te kita, to byśmy inaczej zrobili to. No jasne, dokładnie. Byśmy zrobili to dużo, dużo lepiej, kuźwa. A nie jak jest teraz, bez sensu. Ej, jej, przynajmniej się można obchodzić teraz. Tak, gorąco jest, upalna pogoda. Trzeba dziewczynki znowu na imprezę zaprosić. Tak wiesz co, dużo alkoholu. Bagi musimy jakieś może parasole zrobić. Jakieś leżaki no. Jeszcze, to tak z 20 odcinków. Z 20 odcinków to się zrobi. No ale jaki jest plan na dzisiaj? Ty chciałeś coś zrobić, mówiłeś, nie? Wiesz co, tak po dłuższym czasie, tyle co my wykopaliśmy, nie wiem czy będziemy coś więcej kopać, ale przydałoby się nam coś takiego jak mining laser. Czyli no. Taki pistolecik, który strzela promieniami i rozwala kostki. Tam jest kilka trybów z tego co wiem. Jeszcze dokładnie nie bawiłem się tym, bo nie mamy w końcu tego. Postaram się zrobić taki jeden dla ciebie, jeden dla siebie, a później pójdziemy potestować. To jest dobry plan. Tam w rogu jest nasz nowy ochroniarz, pan Jan. Nie Józef? Janusz, Jaziu. A może Józef? Józef. A nie, a to jest Józef, sorry Józef. Pomyliłbym się z jakimś innym ochroniarzem, bo sorry. Który się zwolnił, bo uciekł. Nie, taka wpadka, że tak powiem. I patrz, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi. Się kręcił przed chwilą. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Stasiu gdzieś jest. Stasiu jest wciąż szefem obrony, ale Stasiu gdzieś kuźwa poleciał. Nie wiem, poleciał się, spotkał się ze swoją dziewczyną albo coś. I... nie widziałem go od dłuższego czasu. Bo on wcześniej tutaj był na dole, ale nie ma go. Nie ma, nie? Znaczy, nie wiem, co się z nim stało. Na przerwie jest. W drugim pomieszczeniu jest. Tylko, że on nie przejdzie przez te drzwi, on jest za duży. Jest za duży bagier. Fuck sake. Ja nie mam pojęcia, gdzie on mógł spierniczyć. Staś to jest taki kurde wolny duch. Robi co chce, on jest swoim własnym bossem. Wraca do pracy kiedy chce, przychodzi do pracy kiedy chce. Robi co kurwa chce. Ja nie wiem po co my tutaj jesteśmy właściwie. My mu tylko kasy daje. A to też mówi nam ile on chce tej kasy. Wiesz co, Bagi mi się zdaje, że on sobie zatrudnił własnego ochroniarza, który ochrania za niego. A co to możliwe. A do czego żeśmy dopuścili, żeby nasz ochroniarz był naszym własnym szefem, kuźwa? Co się stało? Wpychasz się. Jak cię wtedy pod ściany tak wziął, nie? To nie miałeś wyjścia, musiałeś się zgodzić na jego opcję. No dobra, ty sobie rób ten swój mining laser gun, czy jak to się nazywa, a ja chcę zrobić taką fabryczkę cobblestone'a, która będzie nam podsyła cobblestone do naszego kondensera i tak powiedzmy małe oszustwo pozwoli nam więcej cobblestone'a generować i tym samym diamentów. Więcej diamentów. Będziemy mieli aż... Znaczy mamy teraz 14, ale to... Tak, zgadzam się, Bagel, to strasznie powoli idzie. No. A wiadomo, diamenty są ulubionymi takimi narzędziami. Kobiet. Przyrządami kobiety. Więc im więcej diamentów my będziemy mieli, tym będziemy więcej kobiet mieli. Na basenie. Prosta matematyka, kurde. Na basenie dostanie każda jeden diament. No i będą się taki mały wisiorek, taki... nie? Taki tej. No jasne. Oczywiście nie będziemy tego dawali za darmo. Tam zawsze jakieś usługi będziemy chcieli w zamian. Ale to każdy już wie, co chce. Nie? Nigdy nie zabieram. No jasne. Człowiek się ciężko napracował, żeby mieć tą całą fabrykę, całe bogactwo. Coś trzeba kurwa z życia mieć, a nie wiem, cały czas zapierdalać. Nie, tylko że my... Życie się ma jedno, nie? No jasne, jasne. Że będzie od 8 do 9, 10 zapierdalał w pracy, nikt z tego życia nie miał. Bartek, przynajmniej będzie o czym gadać wnukom. No jasne. Kochany wnuczku, twojej babci nie znam. Babcia była randomowa. Randomowa. Co noc inna. Co noc inna. A jeśli chcesz, to przeprowadzę 1000 testów. Z 1500. Ciążowy chyba. Znaczy na ten, tylko na DNA właśnie. No. Dokładnie. Będziemy taką minecraftową wersją Hugh Hefnera. Mine Playboy. Jakiś tak. Dobra. Playboy Mine. Bagel, ja mam nadzieję, że ty nie będziesz zły, a ja wykorzystam sobie 4 diamenty. Ot. Ty, a już jakieś dziewczyny zapraszasz? Jeśli chcesz Lazy Gun,
Mining Laser, to musisz No. niestety wybaczyć mi. Mining Lazing Gang, kuzia, co ty masz kurwa z tą nazwą? Ja pierdolę, co z tobą jest nie laser? Tak? Ty zawsze mówisz lazing. Lazy. Teraz tak powiedziałeś. Lazy. Ty jesteś lazy właśnie. Jesteś lazy bitch. Okej, mam aż 2 Energy Crystal. Zajebiście. Ślicznie, ślicznie. Tak się, gdzie by je położyć, żeby tak ładnie wyglądały? Przydały się takie obrazy nam. Obrazy? Tak byśmy mogli położyć to do środka. No. O, filia, muszę coś zrobić. Przecież to ja będę ten piec tam używał zaraz, więc jak coś chcesz zrobić, to... Co ty, ten tutaj to? Ten Red Furnace Alloy, czy jak to się nazywa? Ja potrzebuję kompresor. Z Red Furnace, Alloy Furnace, kuźwa, ja pierdolę. Red. No, te nazwy są takie dziwne. Kładziemy tin razem i copper i daje nam to brass. Znaczy, brass będziemy potrzebowali na te nowe tubes, które zastąpią nasze standardowe cobblestone i stone pipes. Dobra, co ja chciałem zrobić? Aha, chciałem zrobić pickaxy. 400 zrobię. Ta-da-da-dam. Zajebiście, bugger. Co? Zrobiłeś coś? Zrobiłem sobie więcej, mamy teraz glowstone dust, mamy aż 10! Wow, masakra, to co? Kuźwa, toniesz. Potrzebuję jeszcze lapis lazuli, tak? Dobrze mówię? Lapisus lazuli. 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 Czekaj, to ładnie tak położył, żeby nie pomylić. Redstone mam. Lapis lazuli. Mam. Glowstone dust mam. Elektronic silicon. Mamy to w skrzynce, co nie? 2. Ha, ha, ha. No. Ogólnie lapis lazuli jest bardzo często używany w tym, jak to się nazywa, w Holcie. Co jest dla mnie szokiem. Tak? Do czego to byś używał? No, ja jest używany w tym różnych takich przyrządach. To ogólnie to jest takie rzadko używane coś, głównie jako barlik niebieski, nie? A w Holcie jest dość często używany i trzeba w dużych ilościach to mieć. Bo dla mnie to jest naprawdę zaskoczeniem wielkim. 32, tyle wystarczy chyba. Okej, okay, to ja chcę sobie pipes zrobić teraz. Pipesy, które robisz? To są, właśnie, to są takie pneumatic tube. Pneumatic? O ja pierdolę. No, z tym się jeszcze nie spotkałem. Inne one są. O, ja zrobiłem trochę dużo tego. Okej, okay, pewnie za dużo. Mamy 128 teraz. Aha. fuck sake. Ale zawsze coś. Przecież na pewno nic się z nimi nie stanie. Na pewno nikt ich nam nie ukradnie, nie? Chyba. Dobra, redstone, zrobię sobie tych 10. Okej. Okay. Bartek. Co ja jeszcze potrzebuję? Co? Masz może tin? No, mam tin. Daj mi. Ja wziąłem chwilę, to jest. Wrzucę ci silver, odłóż do skrzynki. Jak już masz kusiony, to. Dobra. Wrzuć to do skrzynek. Jesteś moim takim robotem przynoszącym rzeczy do. Po twoich rzeczy. Ale się wystraszyłem, mówię, kurde, patrz, nie ma tinu, ja pierdyle. Huh. Ulżyło mnie. No tinu mamy strasznie mało, nie wiem. Potrzebujesz ten string, czy mogę wrzucić do tego? Rzuć do tego, kuźwa. String. Ja jak posunął do przodu. Dobra, to ja sobie na dół, ja postanowiłem, że zbuduję tą całą fabryczkę kopostonić tutaj na dole. Gdzie będziesz kombinował to? Tutaj na dole. Ale wiesz, że pod nami jest pusta przestrzeń, czy nie? Nic właśnie nie ma, uważaj, uspaniesz. Kurwa, co jest? Prawie do tej jebanej dziury wpadłem. Tu jest dużo światła, dlaczego kuzio, tu nie ma żadnego ochroniarza, co? To ja go załatwię, ja mam miecz. Stań się do, na randce, Józef na, do góry. Co to kuźwa ma być? Będziemy musieli zatrudnić. On się wcale nie zrodzają. No dokładnie, kuźwa, leniwce jak nie wiem. Leniwce. Co ja miałem tu zrobić? Aha. Adam. Ja pierdolę, jak mi wkurzył ten kuźwa kostek. Co za hamowa. Ja ten bazar to porozwalam. To jednak nie tak. Tin jest na dole. Może to powinno być tak. No to ogólnie jak tam dzisiaj gra w Metro? Fajna gra czy nie? Metro? Powiem ci, że nawet fajnie. Fajnie mi się gra. Tak? Dobra gierka bym ci powiedział.
No dobrze, no dobrze, słyszeć takie dobre wiadomości. Kurwa, spadłem! Nie! Wszystkie kuźwa moje śmieci są teraz na dole. Ja pierdolę, kurwa, jego macie. Jak to bager, kurde, możliwe? Pila, ja bym sobie zrobił rubber boots. One chyba bronią przed upadkami, albo... No, jakoś tak... Że jak się spadnie z wysokości, to się nic nie dzieje chyba. Wiesz co, ja tam widzę... Albo strasznie... Bartosław, tam w kącie jest woda. Tak. No, w kącie jest woda, więc jakbyś zrobił dziurę tam i byś spadł na sam... Ale ja nie mam nawet tego, nie mam tego. Jakbyś wziął sobie jakąś kostkę, nie wiem, i żeby zbudować później pod sobą. Ale nie mam pikaksa, kuźwa, o to... No, to ja ci zrobię dziurę. Tylko masz... Zrób mi tutaj ten kobelson, tutaj musisz ten kobelson rozdać. No tak, tylko masz coś, żeby wejść do góry? Tam już jak coś, to sobie wykopię rzeczy. Kuźwa, za płytko jest. Za płytko? No. To by się przydało po prostu może jakieś wiaderko z wodą. No. Ja... Zrobię ci wiaderko. Sakra. No, przydałoby się wodę właśnie tam wlać. Iron. Yeah. Mamy mało rubber, bym tak chcę zrobić te rubber boots, ale nie mamy. Mamy tylko jeden rubber. Jest tych wiaderek, dam ci dwa. Jedno. Tak, zrobiłem dwa już. Gdzie jesteś? Tutaj. No. Rzuciłem ci dwa. Dobra. Już wcześniej zrobiłem cztery, teraz kolejne dwa. Masakra. Enderbank gra, kurde, w siatkówkę na naszym, w tej plaży. I kto wygrywa? Ja grał z pająkiem, więc ciężko powiedzieć. Pająk. Pająk ma za dużo rąk, więc nie wiadomo, przyjmuje. Którą ręką ma przyjmować, a którą nie. No dokładnie. Nie wiem, jak to by... Ale nie wyobrażam sobie nie. Właśnie, żeby oni to grali w siatkówkę razem. Dobra, muszę... Przynajmniej mam cały pasek życia teraz, no. Zawsze bager coś. Okej, okay, lecimy w dół. Muszę pamiętać, żeby potem tą wodę zebrać. O Jezus Maria. Ja już myślałem, że jestem na dole, ja dopiero powiem jakoś tak. Gdzie ty jesteś? Nic nie widzę. A, tu jest ciemno. Padłeś... Jak to ogólnie wygląda z moją opcją światła? Bright jest ustawione. Okay. Padłeś do dziury znowu? Nie, przeszedłem. Dobra, gdzie ty... Aha, gdzie ten drugi róg jest? Gdzie ja spadłem? Ej, tak, widzę cię, bager. Kuźwa, jak ja wpadłem do dziury, nie mogę wyjść. Widzę cię. Cio, nie śmiej się do mnie. Biegnij teraz do przodu, ciągnij do przodu przed sobą, jest przeszkoda. Oh yeah. Moje się bager zresztą. Wszystko zebrał. I teraz kuźwa, pytanie, czy masz kostki, żeby zbudować tak wysoko? Czekaj, zgubiłem jeden block breaker. Zgubiłem trochę lawy. O. Bager, rzucę ci 27... Co to mam? Dirtu, chcesz? Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. Jestem na samym górze. Ciemno... Dobra, to rzuć. O, mam właściwie rzucić, rzucę ci tak. Fuck, tu... To. Odleciało. Teraz trochę ciemno. Czekaj, mam... Czekaj. Mam torcze, spokojnie. O, fuck, nie! No cześć idiota, kuźwa. Jaki idiota. Jak mam teraz tych twoich śmieci... Wrzuciłeś mi ten tilt? Tak, czekaj, ja... Jest tam... Jezus Maria, o, widzę tilt. Spoko. Ja sobie teraz jakoś wyjdę stąd. Ale muszę czekać na ciebie. To ja ci rzucę tilt. 24 bloki tylko rzuciłeś. Jeszcze jest więcej. Tak, to jak ty rzucisz już co to? Ja tylko nigdzie nie widzę. Nie ma tutaj więcej. Dobra, jak coś to jakieś zbiście z tym znajdę. O, cześć bager. Masakra, jedna taka dziura pokonała, dwie ofiary. Wszystko mam? O, ja yeah, pierdolek, to jest wysoko. O. No zajebiście, i teraz to co? Ty masz wyjścia, ja co? Co, brakło mi dirtu. O nie, znalazłem więcej wam. Dobra, ci zaraz rzucę, jak tylko zejdę. Muszę koronę założyć. Pancerz. Tam się ubierz w takim razie. Ale mi się tu syf zrobił. Jezus Maria, jak to jest wysoko, kurde. Z dołu nie widać góry, ale teraz już widzę tam dół ten... O, już ten blisko. Jak zerkam, trzeba wszystko mam przy sobie. Chyba... Tak, jest glowstone, advanced circuit.
Co jest, no? O, prawie spadłem. Ej, ty nie spadaj na dół teraz. Czuję się, jakbym był na jakimś skyblocku teraz, czujesz?